Z inicjatywą ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka wystąpił w czerwcu tego roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Ideę tę poparło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Sejm, który w ubiegłym tygodniu przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Od tej pory również ci najmłodsi co roku będą obchodzili swoje święto, którego celem jest podkreślenie wielkiej wagi edukacji przedszkolnej i wzrostu jej znaczenia w świadomości społecznej, gdyż to właśnie od niej zależy dalsza edukacja malucha. Chodzi nam przede wszystkim tak całkiem poważnie o to, żeby docenić rolę przedszkoli w ogóle w wychowaniu dzieci, a że pełnią rolę niebagatelną, o tym nie muszę w ogóle Państwa przekonywać. Tak po prostu jest. Edukację dzieci zaczynają w przedszkolu i trzeba podkreślić rolę przedszkola w wychowaniu dzieci. I co jeszcze? Dotychczas się mówi o szkołach, o wychowaniu w szkole, a o przedszkolach się nic nie mówiło. I stąd pomysł uchwalenia Dnia Przedszkolaka, ale to chodzi w ogóle o podkreślenie roli przedszkoli. Posłanka z tej okazji odwiedziła przedszkolaki z przedszkola nr 14 w Wałbrzychu i przekazała im słodkie upominki. Maluchy w dowód wdzięczności przygotowały występy artystyczne. Powinno się odwiedzać dzieci w przedszkolu, powinno się spotykać z gronem nauczycielskim przedszkoli, ale też powinno się zwracać uwagę na to, co się dzieje w przedszkolach, a w przedszkolach dzieje się bardzo wiele dobrego.